Witam Państwa w Wielkiej Brytanii. Poseł David Travelling chce wprowadzić astrologię pomiędzy medycynę a pacjenta jako konsultację. Jest to jedno z największych wydarzeń, gdyby to przeszło w parlamencie brytyjskim. Nareszcie astrologia by znalazła miejsce. To 20 lat posła doświadczenia. Jest to poseł partii konserwatywnej. Miejmy nadzieję, że to się uda. Pierwszy zwiastun, który nie da jaskółki, ale da przynajmniej przyszłość tym młodym astrologom, którzy się uczą astrologii tej medycznej, która jest jedną z trudniejszych. Trzeba podejmować decyzje, ale trzeba się tego nauczyć. Miejmy nadzieję, że nie będą to szkoły i tytuły, lecz po prostu praktyka. Praktyka ogromna, która daje przede wszystkim doskonałość manewru. To nie jest takie proste. Astrologia medyczna jest najtrudniejszą astrologią, jaka jest. Dlatego, że musimy decydować. Decydować kosmogram, który jest, który istnieje, z którym się rodzimy, a z niego trzeba wyczytać choroby. Choroby, które są na tranzytach czy na progresjach w zależności od sytuacji, od preferencji i od znajomości interpretatora, czyli astrologa. Za każdym razem, każdy z nas z astrologów ma swoje sposoby, którymi potrafi odczytać. Nie ma jednolitego, a w dodatku jeszcze jedna rzecz, że każdy kosmogram jest indywidualny, tak jak każdy z Was, bo przecież to Wy. To każdy z Was ma swój własny kosmogram, ale jest nadzieja, że wreszcie i to tam, w Wielkiej Brytanii, będą mogli korzystać z usług astrologii, z tej królewskiej wiedzy. Pacjenci i przecież, no cóż więcej powiedzieć, aż mnie po prostu nie zatyka, tylko cieszę się, że dożyłem tego momentu, gdzie astrologia jest traktowana bardzo poważnie, jak zresztą zawsze było, tylko w pewnym momencie. To nie chcę powiedzieć kto, ale sami astrologzy ukręcili sobie ten bat z piasku. Do zobaczenia i zapraszam na dalszy ciąg opowieści, a to cudowna wiadomość dla tych, którzy uczą się tej astrologii. Tej astrologii, która jest medyczną, bo ona jest kluczem do naszego zdrowia. A zdrowie to nic. Chodzi o to, aby być. Do zobaczenia.